Gospodarstwa domowe, mikro, małe i średnie firmy, sektor podmiotów użyteczności publicznej. Te trzy grupy objęte zostaną działaniami osłonowymi rządu, mającymi na celu ochronę przed skutkami gigantycznych podwyżek cen prądu. Znane już limity dla gospodarstw domowych pozostają na ustalonych wcześniej poziomach, czyli 2,6 oraz 3000 kWh dla poszczególnych grup. Po ogłoszonym przez Mateusza Morawieckiego zamrożeniu cen energii, ci, którzy przekroczą przypisane do gospodarstwa domowego progi zużycia prądu, będą mogli nieco spokojniej planować wydatki, które z powodu inflacji i tak bezlitośnie drenują portfele Polaków. Cena megawattogodziny energii, czyli 1000 kWh, została przez rząd ustalona na poziomie 693 zł. To stawka dla gospodarstw domowych. Wartość dotyczy ceny za energię, która pobrana zostanie ponad wyznaczony limit. Dla gospodarstw ogrzewających się urządzeniami opartymi o pobór energii, takimi jak piece akumulacyjne czy pompy ciepła, wypłacony zostanie wcześniej uchwalony dodatek elektryczny w wysokości 1000 lub 1500 zł. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe według najnowszej propozycji rządu za prąd zapłacą nieco więcej niż rodziny. Zaplanowany poziom ustalono na 785 zł. Nowe stawki mogą być wprowadzone już za kilka tygodni i według planu obowiązywać mają od 1 grudnia bieżącego roku do końca 2023. Nad propozycją rządu musi pochylić się jeszcze polski parlament.